We wtorek 18 września w Zawierciu w celu zmniejszenia bezrobocia odbyły się powiatowe targi pracy. Najwięcej ofert pracy jest w zawodach, można to określić, rzemieślniczych, czyli począwszy od szeroko rozumianych pracowników budownictwa przez na przykład elektryków. No i nie ukrywam, największe zapotrzebowanie jest na kierowców samochodów ciężarowych, czyli tych, którzy mają kategorię C prawa jazdy i E, czyli na tak zwanych kierowców tirów. Jest największe zapotrzebowanie i ofert dla nich z wysokim wynagrodzeniem, bo tak to trzeba powiedzieć, jest dużo. Ale głównie w zawodach technicznych, tak to można określić, najwięcej ofert pracy. Prawda jest taka, no, że humaniści mają trochę trudniej na rynku. Czy w Zawierciu panuje duże bezrobocie? W tej chwili mamy zarejestrowanych w całym powiecie, bo tak urząd obejmuje cały powiat zawierciański, jest zarejestrowanych około 3,5 tysiąca osób. Stopa bezrobocia to jest 8%. Jest to wyższa niż średnia wojewódzka. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli skorzystać z ofert lokalnego rynku, agencji zatrudnienia czy innych urzędów pracy. Na mieszkańców powiatu zawierciańskiego czekały także oferty szkoleniowe. Firma Aluron czym się zajmuje? Firma Aluron jest producentem systemów aluminiowych. To są takie systemy, z których robi się nakładki na okna PVC, na okna drewniane, jak również robimy po prostu kompletne, mamy po prostu kompletne systemy do okien aluminiowych, tak? Zarówno to są takie po prostu systemy i okna, które wykorzystuje się w dużych, że tak powiem, budynkach, jak na przykład centra handlowe, różnego rodzaju galerie, banki, są to różne witryny, fasady. My, firma Aluron, jak wszyscy myślą, niestety nie robi okien. My robimy po prostu systemy okienne, aluminiowe, tak? Wszyscy mieszkańcy myślą, że właśnie robimy okna, jednak no nie należy tego po prostu mylić. Jeśli chodzi o postępowanie rekrutacyjne, składa się ono z dwóch etapów. Żeby do niego przystąpić, trzeba spełniać podstawowe wymogi, takie jak na przykład posiadanie obywatelstwa polskiego. Nie można niestety posiadać żadnego innego obywatelstwa. Trzeba mieć wykształcenie przynajmniej średnie. Nie musi być maturalne, ale średnie tak. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie co najmniej szkoły średniej. Sprawność fizyczna, dobry stan zdrowia, uregulowany stosunek do służby wojskowej. Wiek do 35 lat. No to są takie podstawowe wymogi. No i trzeba oczywiście przejść całe to postępowanie rekrutacyjne, które się pokrótce składa z dwóch etapów. W skład tych etapów wchodzą takie elementy jak rozmowa kwalifikacyjna, badania psychologiczne, także takie badanie jak badanie na wykrywaczu kłamstw. Jest też sprawdzenie kandydatów pod kątem właśnie sprawności fizycznej, testy sprawnościowe, testy z języka obcego, testy wiedzy ogólnej, plus oczywiście komisja lekarska. Więc dość skomplikowane i czasochłonne postępowanie kwalifikacyjne, natomiast no, jest to możliwe, da się to przejść, no i przyjść do służby. Duże zapotrzebowanie w firmie na nowych pracowników? Jak najbardziej tak, ponieważ jesteśmy firmą, która się intensywnie rozwija. W marcu tego roku uruchomiliśmy drugi zakład produkcyjny na terenie Zawiercia również, bo firma koncentruje tutaj swoje działania, chociaż skala naszego oddziaływania, jeśli chodzi o sprzedaż produktów, jest jak najbardziej globalna. W związku z czym cały czas uzupełniamy zasoby, które pozwolą nam sprawnie obsłużyć ten nasz drugi zakład i cały czas pozwolić funkcjonować dotychczasowemu zakładowi. Powiatowe targi pracy cieszyły się dużą popularnością i pokazały, że mieszkańcy Zawiercia i okolic mogą znaleźć zatrudnienie w różnych branżach.